Dziś rano w trójmiejskich mediach ukazała się informacja, że to właśnie tu, w Gdańskim Liceum Autonomicznym, przebywa obecnie Święty Mikołaj. Zapytajmy, czy ktoś go widział. Widziałaś Świętego Mikołaja? Nie. Naprawdę? No ale przecież musi dziś tu być. No nie wiem, nie widziałam. Świętego Mikołaja, widzieliście? Gdzie jest Święty Mikołaj? Widziałam. A gdzie go widziałaś? W przebraniu, w naszej szkole. Ale gdzie dokładnie? U nas w podstawówce, przechadzał się razem ze swoim bratem i Śnieżynkami. Widziałaś Świętego Mikołaja? What? Jakieś dwa lata temu na Gwiazdkę przyszedł. Naprawdę? Tak, tata się przebrał. O, siema, podobno jest tu gdzieś Święty Mikołaj. No jest. Ale gdzie? Ha, myślisz, że ci powiem? W Laponii podobno mieszka, ale nie widziałem go. Aha, no ale to trochę daleko, ale podobno jest gdzieś tu w szkole. Nie, żartujesz chyba. Mimo naszych usilnych prób, wciąż nie udało nam się odnaleźć Świętego Mikołaja. Jednak wciąż pozostaje nam jeszcze jeden trop. Świętego Mikołaja? Zdaje się, że można go spotkać we Wróblówce. Na pewno? Na pewno. Cześć. No, idziemy na tej Wróblówce. No dobra. Po dotarciu na miejsce i pobieżnych oględzinach nie odnaleźliśmy jakichkolwiek śladów obecności Świętego Mikołaja. Nasz wcześniejszy informator z niewyjaśnionych przyczyn odmówił komentarza w tej sprawie. Znaleźliśmy za to barszcz, pierogi, paszteciki i inne wigilijne przysmaki, co uśpiło na chwilę naszą czujność. Po wspólnym posiłku uczniowie, nauczyciele, a także przybyli rodzice udali się do sali projekcyjnej. Tam odbył się szereg prezentacji, które poprzedziło odczytanie fragmentu Ewangelii w różnych językach. Greckim Egenetot entais hemerais ekeinais ixelthim dogma para kaisoros augustu apografes trai pasan ten oikumen. Łacińskim in civitatem David evocatur Betlejem eoquod esset de domo et familia David ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore pregnante. I polskim w owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Pierwszą z przygotowanych przez uczniów atrakcji była oficjalna premiera teledysku Smurfy – Cała Prawda, przygotowanego przez klasę pierwszą humanistyczną. Moja klasa, pierwsza klasa humanistyczna postanowiła nakręcić teledysk ze swoim i moim skromnym udziałem. Ja zapraszam na spotkanie ze Smurfami. Publiczność zgromadzona na sali z wielkim entuzjazmem przyjęła tę produkcję. Pan Jacek Staniszewski, odtwórca roli Papy Smurfa, mógłby teraz zacytować promujące teledysk słowa: to wydarzenie na pewno wpłynie na moje dalsze życie. Po wrażeniach filmowych przyszedł czas na śpiewanie. Uczniowie klas drugich wykonali kolędę w języku hiszpańskim. Uczniowie z klasy drugiej biologiczno-chemicznej zaśpiewali piosenkę Jingle Bells w języku, uwaga, japońskim. Koniec roku to także dobra okazja do podsumowania osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach. Nauczycielka WF-u, pani Asia Gacyk, zaprosiła na scenę żeńską reprezentację koszykówki Gdańskiego Liceum Autonomicznego, której wręczono symboliczne upominki. Tuż potem na scenie pojawiła się męska reprezentacja koszykówki. Panowie otrzymali pamiątkowe kalendarze ze zdjęciami drużyny. We wrześniu na jeziorze Kisajno odbyły się regaty Gdańskiego Liceum Autonomicznego. Finałowy wyścig wyłonił trzy najlepsze załogi.
pierwsi linię mety przekroczyli Michał Stojek, Maciek Tkaczyk, Kuba Noga, Kasia Pruś, Pola Czarnowska i Paweł Bielski. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio załogi pod dowództwem Weroniki Czopskiej i Juliana Lemki. Najlepszych nagrodził pan Wojciech Babiański i zaprosił na kolejne żeglarskie emocje. Gratulujemy, zapraszamy na wiosnę. Termin jest ustalony tak, żeby również trzecie klasy nasi absolwenci mogli wziąć udział. Także zapraszamy w maju. Kuba Noga, Daniel Sowulewski i Marcin Blew zostali docenieni za wkład w organizację biegów na orientację, które odbyły się pod koniec listopada w Sobieszewie, jak podkreśla pan Wojciech, w mało sprzyjających warunkach. Najlepszymi uczestnikami biegów okazali się nasi koledzy Tomek Domański, Kasper Kozłowski, Bogdan Bronec, Sawieli Mekkow, Jan Czarnecki, Oskar Lech, Paweł Chamski i Tomek Leszczyński. Zapewniamy jaki dyplom. Zresztą, że pamiętacie, że na tej szkole odbyło się Andrzej, już tutaj podróżyliście i były to dobre... Kiedy opadły już sportowe emocje, przyszedł czas na rozstrzygnięcie quizu andrzejkowego, który jakiś czas temu miał miejsce w naszej szkole. Największą wiedzą na temat tego święta wykazali się Agata Rumińska, Tomek Domański i Max Macur. Jeżeli już o quizach mowa, pan Bogusław Dręczewski, nauczyciel chemii, już tradycyjnie przygotował takowy dla uczniów. Tym razem ich zadaniem było odgadnięcie, czyje głosy kryją się za nagraniem 12 nauczycieli czytających wiersz Juliana Tuwima, Lokomotywa. Jak sam podkreślił, pokaże to, kto tak naprawdę słucha nauczycieli na lekcjach. Już ledwo zapi, już ledwo zipi, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali wielkie i ciężkie, z żelaza, stali. Pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim koło. Jednak to nie jedyna atrakcja, którą na wigilijny wieczór we Wróblówce przygotował pan Bogusław. Prezentacja zdjęć z życia Gdańskiego Liceum Autonomicznego z minionych lat była dla wszystkich z nas okazją do wspomnień, a dla jury okazją na podliczenie głosów i rozstrzygnięcie dźwiękowej zagadki. Na chwilę przed ogłoszeniem wyników wszystko stało się jasne. Kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej. I dudni stukał mocniej pędzi, a dokąd na wprost. Dwa pierwsze miejsca zdobyły drużyny, złożone z reprezentantów profilu Biolchem. Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno drużyny uczniów z klas o profilach matematyczno-fizycznym i społecznym. Gratulujemy. Teraz zapraszamy do dzielenia się opłatkiem. Co prawda nie znaleźliśmy świętego Mikołaja, ale może to i lepiej? Łukasz Pazera i Maciej Kosmalski, Gdańskie Liceum Autonomiczne.